cały czas celem jest po prostu awans bezpośredni z tych pierwszych dwóch miejsc. Natomiast faktycznie no, widzimy, jak to wygląda, że porażka w tym spotkaniu może sprawić, że już te pierwsze dwa zespoły gdzieś tam coraz bardziej będą uciekać i ta przewaga tych pierwszych drużyn w tabeli będzie już zdecydowanie bardzo duża. Środkowani, popatrzmy, Ratwański! Ależ niewiele brakowało. Z pierwszej piłki uderzona od razu. Pięknie to wszystko zazębiło, ten ruch też Radwańskiego właśnie w pole karne. Fernandez! Oj, super, kuratował teraz gospodarza, ale jeszcze gramy dalej, nie ma dobitki. Wykona ten element. No tak po rękach poszła ta piłka Loski, tutaj wychylony, popatrzmy, ależ to... Ale też mur się rozstąpił. Czyli ja nie wiem, czy po prostu on nie powinien jednak decydować się na uderzenie w pewnym momencie. To już był prawie 16 metr. Być może... Dobre uderzenie też. No i wreszcie Loska musiał się wykazać. Ale też wrócę do tej sytuacji właśnie z Hugim. No, czasami zawodnik musi po prostu podejmować odpowiednie decyzje. Na bokach Poliarus, Radwański, w środku wyżej Rep i najwyżej Poznar, skład Wisły Biegański. W bramce dalej Gruszkowski, kolej Moltenis, Wachowiak. W drugiej linii w środku Duda, Pasza. Radwański delikatnie, popatrzmy, będzie szansa, wycofana piłka, jest okazja, ależ ładne teraz uderzenie Ukraińca Poliarusa. Przeszywające. Bardzo miękko przede wszystkim na wejście w pole karne z prawej strony. Duda dobrze chciał, zdążył Gruszkowski piętą skierować, to z kolei próbował do bramki Rodado, ale się rozczarował. Ale też wydawało się w pierwszym tym momencie, że ta piłka zagrana przez Dudę, że ona będzie niedokładna, że ona jest po prostu tak... powiedział niechlujnie, nie w to miejsce, natomiast faktycznie... Zdążył Gruszkowski przecież. Zdążył, tak. Idealnie po prostu. Gospodarze. Dobrze piętą i nie ma gola. Zagrana piłka do Radwańskiego. Znów pokazał się Poliarus. Piłka zagrana na jeden kontakt, tą piętą, akcja kombinacyjna i już nieznacznie pomylił się Radwański. Dwie takie sytuacje po stronie Termaliki, właśnie zakończone uderzenie. Joseph kolej. Oj, Rodado, ładnie to przełożył, Rodado! Broni Roska. Świetnie to zrobił Rodado, faktycznie, ale to zaskoczenie, ale też ten dribbling udany przede wszystkim. Jeszcze raz, Joseph kolej. Tutaj nie obliczył dobrze tej piłki chyba Dąbrowski. Też piłki w tej dalszej bardzo łatwo. Sisse. Rodado. Jest Fernandez z boku. Rodado czekał Sisse na taką piłkę prostopadłą. Nie doczekał się. Fernandez strzał na bramkę. Szkoda, bo wiesz o tej piłce właśnie, bo to było wręcz no, książkowe zagranie. Obok obrońcy tą piłkę po prostu. Idealnie po ziemi. Zgarnął piłkę Sisse. Będzie jeszcze jedno dośrodkowanie. Jeszcze jedna wrzutka. Jest strzał teraz na bramkę, ale obok. Przeszła piłka, uderzał Fernandez. Loska nawet, mam wrażenie, niespecjalnie reagował, był przekonany, że to jest niecelny strzał. Wrócił na swoją pozycję. Moltenis. Jest strzał bardzo mocny, pewny chwyt Biegańskiego, a uderzał albo Radwański, albo Rep. Uderzenie. Przerzut Karaska, Radwański. Radwański. Kolejny strzał w tym meczu Radwańskiego. Nie zdążył Śpiewak. Koniec! Koniec tego spotkania bez punktów. Trzech, jedni i drudzy. Tylko remis po punkciku sobie dopiszą i nadal będą w tabeli obok siebie.